tylko, powtarzam, znaczna większość idzie na łatwiznę, prawda, bo za łatwiej się nic nie da, mówiłem, a ukraść można. Także pan się pyta, z kim tu można, tak? Powtarzam, z kim tu można, to z tych ludzi trzeba powybierać, ale to może zrobić tylko dyktator. Bo widzi pan, najlepsze głody dojrzewają w cieniu. Ja to kiedyś odpowiedziałem niedawno, tak w eksplicite. Gdzieś w telewizji chyba jakiś mniejszy. Państwo zrozumcie, że mamy negatywną selekcję. Bierze się na polityków kogo? Tych, którzy najbardziej chcą być politykami. Tych, którzy się pchają za wszelką cenę, prawda? Sum bonum cuique, prawda? A kto się najbardziej pcha? Mnie nie zależy, przecież ja nie będę kradł. Mnie tak bardzo nie zależy, a im zależy, jak cholera. Występuje więc negatywna selekcja, prawda? Dorywają się do tych stanowisk ci, którzy akurat tam być nie powinni. Normalnie to jest tak, ja Państwu opowiem taką autentyczną historię o tym jak teraz nie mogę, przepraszam, o tym jak został Sergiusz Hrabia-Witte, został premierem Cesarstwa Rosyjskiego. Otóż to było tak, że któregoś dnia cesarz Aleksander postanowił się wybrać na wakacje na Krym, upał był straszny, no i ponieważ upał był straszny, a tory kolejowe się wydłużają, więc jechał koleją południowo-zachodnią, czy jakoś tam zapomniałem, no i był przykaz, że ma jechać co najwyżej 30 km na godzinę. No upał straszliwy, więc zaraz się wściekał, ale no niestety kolej była prywatna i car mógł się wściekać, a maszynista wykonywał polecenia szefostwa i koniec. Ale czas pecha, czy szczęścia, że przejeżdżało to przez chyba Taganrog, gdzie akurat była dyrekcja tej kolei, car kazał zatrzymać pociąg i poleciał do dyrektora, który właśnie był Witte, i powiedział, że ja żądam, żeby pociąg jechał szybciej. Na co Witte mu oświadczył, jak sobie wasza cesarska mość kupisz te koleje, to będziesz sobie jeździł szybciej, a póki ja tu rządzę, to będzie miał 30 na godziny. No i koniec. I car się wściekły w luk na Krym z tą szybkością ten łup. Ale w ramach zemsty... Co? Można było, wbrew temu, co Państwo słyszeć. Ale jako człowiek, prawda, zły, drogę powrotną wybrał sobie innymi kolejami i tam kazał jechać szybko, pociąg się wykoleił. Do dzisiaj można Państwo zobaczyć w bibliotece, zobaczyć rysunki, bo nie było jeszcze wtedy zdjęć chyba, ale jak car, który był potężnej siły, trzymał dach wagonu nad rodziną, prawda, która się tego. Przyłował Wittego, mianował go ministrem kolei, a potem premier. Otóż tacy ludzie w autokracji mogą wygrać. W demokracji oczywiście nie mają szans. Człowiek, który powie ludowi, że jest głupi i ma słuchać, no oczywiście w demokracji nie wygrywa. Dlatego też no, tak się wybiera ludzi. Nie tych, którzy chcą być, tylko tych, którzy... No, czy Wielopolski chciał być reformatorem Kresa Polskiego? Nie chciał być, prawda? Wzięto go, bo uznano, że się nadaje. W demokracji nigdy by nie wygrał Wielopolski. Także powtarzam, dyktator ma szansę, demokracja nie ma szans. Od razu to mówię. Proszę bardzo. Pan broń. Mówi pan, że będzie kryzys. Ja mniej więcej z pana wypowiedzi, tak wcześniej czytanych, dochodzę do wniosku, że kryzys i dopiero wtedy ludzie przejrzą na oczy, zrozumieją, przekonają się do idei konserwatywno-liberalnej. Albo do Lempera, mówię. No. W takim razie, czy może paradoksalnie trzeba do tego kryzysu jak najszybciej doprowadzić? Nasz statut nam tego zabrania, działania na rzecz kryzysu. On sam przyjdzie, proszę się nie denerwować. Ale kwestia jest taka, jeżeli ma, powiedzmy, nasza sytuacja gnić, to może rzeczywiście jest lepiej zrobić to, jak przeciąć ten wrzut szybko. Wtedy jest szansa, że się szybko jakby odzdrowi, a takie gnicie to może trwać wiele lat. No. Może Cesarstwo Rzymskie gniło dosyć długo. To jest jakby, powiedzmy, korzystne, jakby polityk, który, powiedzmy, do czegoś dąży, coś chce, to pytanie jest takie, czy pan chce czekać lat ileś tam, czy pan uważa, że to jest jakby korzystniejsze niż na przykład przecinanie wrzodu szybko? No tak, ale ci, co doprowadzą do katastrofy, nie będą uznani potem za tych, którzy powinni ją naprawiać.
Ja nie... Ale czy pan chce być tym naprawiającym, czy pan chce, powiedzmy, wyższego celu, jako, powiedzmy, zdrowia cywilizacji, bo być może, powiedzmy, cywilizacja jest ważniejsza niż, przepraszam, Janusz Korwin-Mikke. No, myślę, że tak. Generalnie rzecz biorąc. Pomyśla tą propozycją. Proszę, tam pani się zgłaszała, później pan i później... Pan dobro wspólne znaczy, że jest takie, które każdy może ukradać, to jest oczywiste. Pytanie, czy pan, czy jego ten Lech Kaczyński słusznie zawetował projekt PO? Otóż, jakby to powiedzieć, wart pałaca. Pałac paca. Projekt PO nie dotyczył prywatyzacji służby zdrowia, tylko dotyczył prywatyzacji szpitali, konkretnej placówek, prawda? Co by oznaczało de facto umocnienie socjalizmu. Bo przecież właściciele tych szpitali natychmiast chcieli, żeby Fundusz Zdrowia jak najwięcej im płacił, prawda? Wcale by nie chcieli likwidacji tej złodziejskiej instytucji, jak Fundusz Zdrowia, Narodowy Fundusz Zdrowia, tylko chcieliby, żeby dotacje były jak najwyższe, prawda? Natychmiast. Powstałaby nowa klasa ludzi, kategoria ludzi, którzy chcą umocnienia socjalizmu. Dlatego też ta reforma, którą proponowało PO, do niczego nie prowadziła, mogłaby nawet pogorszyć sytuację w pewnym sensie. Ja pani mogę powiedzieć, jak ja uważam, że należałoby to zrobić, gdy mnie mianowano teraz ministrem zdrowia, to ja bym pierwszą rzecz, jaką bym zrobił, bym wprowadził następującą ustawę, którą no to będę mieliśmy już napisaną, jak byłem w Sejmie. Sejm został rozwiązany wtedy, która mówiła tak. Wszystkie placówki, które zajmują się posłami, senatorami, czyli Chorza, prawda, tam centrum, tam jakieś, to takie wszystkie rządowe kliniki, zostają sprzedane z licytacji, a pieniądze zostają podzielone między senatorów, posłów i inne osoby uprawnione. Podniósłby się wrzask potworny, że senatorowie i posłowie rozkradli coś tam. Świetnie, w ciągu dwa dni mamy nową ustawę. Sprzedajemy wszystkie placówki w Polsce, a pieniądze dzielimy między wszystkich uprawnionych. Jak było dobre dla senatorów i posłów, dla was też będzie dobre, nie? Tak się wrzeszczeli. Zanim ktoś by zaprotestował i się połapał, to byłoby wszystko zrobione i po miesiącu wszystko by działało jak...